Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, jak za mną tablica chwały, na razie chwały, nie hańby, od testów. To będzie kolejny teścik baterii Lift Epo 4. Teścik baterii, która już ponad rok czasu ma. No, rok czasu jeździła u Wacka w wózku. Czyli wróciły do mnie na chwilę te dwie baterie. 12,8 V 100 Ah od Litaima. To są moje pierwsze baterie, tak naprawdę, Lift Epo 4. I pierwsze testy, jak robiłem, jeszcze ich nie umiałem robić, to w układzie oczywiście 2 razy 12,8. Tutaj było wtedy 24 V, jak widzicie, 25 i 6. Wyciągnąłem 2200 Wh. Później, jak już miałem ładowarkę odpowiednie i wszystko po roku i tak naprawdę po jeździe w wózku, a tam lekko nie miały, bo całą zimę przejeździły. Były ładowane też przy minusowych temperaturach. Tak coś, żeby grzali je, ale co to w środku i tak było zimno. Udało się wyciągnąć 2240 Wh. Także bardzo dobry wynik, jak na taki układ szeregowy. A teraz już mam możliwość, bo wreszcie jestem po testach przetwornicy, która została w kość, przeżyła. I lecimy z tematem teraz, bo muszę usystematyzować wszystkie teraz jeszcze baterie pod względem 12 V, prawda? Także żeby dla każdego tutaj było coś, co sobie może wybrać. I dzisiaj będzie teścik właśnie tych dwóch baterii. Dalej oznaczenie jest P i L. One do kolegi na magazyn wrócą, ale ja sobie oznaczyłem je P i L i co rok czasu będą do mnie wracać w każdym następnym roku. I będę je sobie, słuchajcie, tutaj testował właśnie po latach pracy. A dzisiaj będzie teścik taki, że najpierw jedną, drugą osobno zrobię właśnie te z rozładowania, ile zostało, a później zepnę je razem. I w takim układzie, jak teraz je ładuję, tutaj też ładowareczka fajna od Litaima, to w ładowarkach wam zrobię osobny film, bo mam już do wszystkiego. Do 12, 24 i do 48 mam już ładowarki do każdego Lift Epo 4, także zrobię osobny film, żeby było po prostu każdy film do jakiegoś był tematu. Ktoś powie, że kręcisz o wszystkim i dużo, dużo. Nie, nie. Ja lubię systematykę o tej baterii, to, o tej, to. Każdy sobie co poszuka, chodzi. Kiedyś to próbowałem wszystko w jednym filmie wsadzić i później nie wiadomo było, co gdzie jest. Teraz jest każdy film do osobnej rzeczy. Nie chodzi o oglądalność. Zobaczcie sobie, te filmy mają po 500-600 wyświetleń. Ale dla mnie to jest taka biblioteka, z której można później sobie wyciągnąć konkretną rzecz. I trzeba to zrobić już tak, jak ma być. No, mniej więcej. Także, tak jak mówiłem, później będzie rozładowanie jeszcze równoległe w szeregu na 24. Nie będę rozładowywał, bo już dane mam. Ale po już, że tak powiem, po dwóch latach będzie wtedy dalej test pojedynczy, razem i w szeregu. Żeby było jak najwięcej po prostu danych. Dobra, ładuję to wszystko do pełna. Podpinam przetwornicę i... O, i było pytanie w komentarzu, to na końcu filmu jeszcze zrobię właśnie taki teścik. O tą przetwornicę było pytanie, kiedy się wentylatory włączają. Także zobaczymy. Na razie będzie obciążenie chyba około 550-600 W. I to będzie trwało długo, zobaczymy, czy się w ogóle uruchomią. A później jak się nie uruchomią, to była prośba o obciążenie przy 1000 W. I na sam koniec już po wszystkich testach jeszcze raz podładuję baterię, damy 1000 W. I zobaczymy, czy się włączą, czy nie. Także przy okazji odpowiem na komentarz. Dobra, lecimy z tematem. Naładowane, także pierwsza zapięta. I słuchajcie, lecimy. Wychodzi nam 538 W według watomierza. A przetwornica coś tu chyba zawyża, bo 616 W pokazuje. A ładowarka jest 584 W, także teraz tutaj oszukuje, ale to już tutaj jest mniej ważne. Ważne jest, że do wszystkich testów mam jeden watomierz, także on swoją granicę błędu ma zawsze taką samą i pokazuje po prostu to samo, także on jest specjalnie kropką nawet zaznaczony, żebym sobie go nie pomylił i gdzieś indziej nie wpił. No i dobra, słuchajcie, lecimy pierwszą, później drugą, a później dwie razem. Także takie testy, powiem wam, trwają dniami, bo
ładowarka jest 20 A, tutaj macie 200 Ah, także już macie 10 godzin ładowania z powrotem. Rozładowanie teraz też będzie trwało, jak to jest 1,25 kWh, także mamy ponad 2 godziny rozładowania na jedną, ponad 2 godziny rozładowania na drugą. Płynie te dwie razem, to też mamy około 5 godzin plus ładowanie, także ładowanie zacząłem wczoraj po jednych testach, dzisiaj skończyłem, dzisiaj rozładuję, podłączę dalej na ładowanie szeregowe, rozładuję, także no ze 3 dni takie testy schodzą. Ja sobie tu przychodzę, włączam, wyłączam, ale jednak no to się fajnie ogląda, a testy schodzą. I to nie jest, że się skarżę albo coś, mi to nie przeszkadza, dlatego ja wam pokazuję te testy, tylko bardzo wielu po prostu nie może wytrwać w tym i dają sobie spokój. A ja jak już mam, to wam pokażę, co mi szkodzi. Jak widzicie, zapiąłem tutaj i samo się robi. Później tylko na papier przenieść i tyle. Dobra, lecimy z tematem. Nie wiem, czy przetwornica będzie słychać, czy wentylator, bardziej na rękę będę brał. Albo po prostu wyłączę na chwilę ładowarkę po jakimś czasie ładowania, bo ładowarkę słychać i to bardzo. Zobaczymy. Za jakieś godzinę, nawet może inaczej, pod koniec ładowania, bo ona na pewno jakąś osiągnie temperaturę i później się jeszcze się wentyluje, także zobaczymy. Mi się wydaje, że przy tym obciążeniu w ogóle się żaden wentylator nie włączy. Zobaczymy. Teścik leci. Prawie kilowatogodzina wyciągnięta. A co do przetwornicy, wentylator tak się uruchomi na 2-3-5 sekund, później 20 sekund nie działa i znowu. Także wszystko zależy od obciążenia, jego częstotliwość. No i leci już prawie 50 A z baterii. Tu jakieś 40 chyba 1 przedtem, teraz 49. Przez to, że no już tutaj jest 12,1 V, a nie 13, prawda? Także tutaj wolty spadają, a tam ampery rosną, inaczej nie będzie. Dobra. Ciśniemy dalej. A z drugiej strony, aha, ja zapomniałem, powiem wam, ja jestem no, przyzwyczajony do tych 24, a tu jest 1,25, także niedługo będzie, że tak powiem, koniec testu. Ja się przyzwyczaiłem do tych większych pojemności i tutaj czekam, a tutaj no, i za chwilę będzie pewnie końcóweczka. Dobra, ciśniemy. Tyle już piszczy na mnie, także do 10 V schodzi. Jak zejdzie do 10 V, to się wyłącza. Teraz się podniosło, ale do pierwszego wyłączenia każdy pomiar lecimy. Nie ma tutaj kombinowania. I mamy 1000. Kurde, muszę baterie wymienić. Już te, co podtrzymują, bo prawie nic nie widać. Zaraz pójdę jakiś poszukam. No! Może zróbmy inaczej, słuchajcie. Wypnę go. O, zasilanie mu wypnę już do przetwornicy. I włączę, on się lepiej podświetli wtedy. Na 230, no moment, o jest zaraz inaczej. 1091 Wh tutaj mamy. Idę wymienię baterię, żeby tu było lepiej trochę widać. No i dobra, baterie wymienione. Bateria wymieniona. Będzie lepiej. Zobaczmy, o, no tutaj jest właśnie tak, że to wszystko odpija i źle się patrzy, no ale teraz o wiele lepiej to wszystko widać. Także odpalamy przetwornicę i co? I lecimy z rozładowaniem drugiej baterii. A może by światło na to rzucił? O! Trzeba do światła! Także uczymy się na bieżąco. Trzeba, że nie dawałem światła, teraz nie wiem, czego nie dałem. Dobra. Leci rozładowanie drugiej baterii. Układ sobie zostawiłem, że później je tylko zepnę razem, naładuję je razem i rozładuję je razem. Ale to już jutro. Jedyny pożytek z tego piszczenia to to, że wiem, że już się test skończył. A tak to nie, bo mistrzy to niemiły się jak nienormalnie. I tutaj mamy, słuchajcie, a światełko pyk, a będzie, nie będzie, jest. 1117 Wh mamy z tego. Dobra. Spinam to razem i ładuję. Baterie spięte. Ładują się. Także zobaczymy, ile kilowatogodzin trzeba było wsadzić, bo jednak
jeszcze dochodzi przetwarzanie. No, 10 godzin to się pewnie około będzie ładować, także zostanie na nockę. Niech się ładuje, jutro lecę z rozładowaniem. Także będzie fajne porównanie pojemności, tu akurat 12 V i 200 Ah, tak? Do już, po co mi ta lampa tutaj? Do tutaj mamy tak, do tutaj było 24 V, 25,6 i 100 Ah, bo to było w układzie 24 V. Także jestem ciekaw właśnie, ile będzie mniej jak tutaj, bo na pewno będzie mniej, bo jednak straty na 12 V są większe jak na 24. No. Niby proste, ale zobaczymy. Trwało to trwało, słuchajcie, ale się udało, naładowane. No i trzeba było wsadzić 2927 Wh w baterię o pojemności 2560, tak, bo one razem w kupę mają tyle, 2560 Wh mają. Ja to zaraz tam pozapisuję na kartce, także będzie widać tą różnicę, bo to tak w głowie na szybko to nic nie policzę, tak obrazowo wam pokażę, bo mnie nie interesuje właśnie, ile weszło. To i tak z fotowoltaiki wiecznie będzie ładowany. Ile wejdzie, tyle wejdzie, tylko zawsze mnie obchodzi, ile odzyskam tej energii. Czyli co? Kwestia przepięcia tylko wattomierza razem z tym przewodem tutaj, wpięcia przetwornicy i lecimy z rozładowaniem. Może się dzisiaj rozładuje. I lecimy w drugą stronę teraz. Cały pakiecik. Także znowu ponad 4 godziny będzie się tutaj wszystko kręciło. Ale po to to jest, żeby się kręciło. Także ja idę do swojej roboty, a tutaj niech się dzieje. Ta cicho. Już idę. Matko Boska, jak to wiecie. I słuchajcie, teraz tak. No zobaczcie, 2256. A tutaj mamy rozładowanie. Najlepsze było 2240. Ale powiem wam, zaraz takie porównanie ogólnie zrobię. Co jak i właśnie dlaczego? Bo tak się zastanawiałem pod końcówkę, o co tutaj chodzi. Albo z drugiej strony, tutaj mamy z 12 V więcej jak z 24. Tylko tak. Sprawność przetwornicy tej plus przewody 35 mm2 plus już tu mniejsze, słuchajcie, obciążenie, bo jednak już z dwóch baterii szło, także na pół było to wszystko dzielone. A na 24 ja robię testy taką przetwornicą. Nie wiem, jaka sprawność też jest, czy jest większa, czy mniejsza. Tylko że tu mam przewody 4 mm2. Także tutaj na przewodach idzie mi strata, która by się wyrównała. Ktoś powie, przełóż na inne. Mówię, nie, bo te wszystkie baterie od początku testuję na tych przewodach i będę do końca testował na tych przewodach, po to, żeby właśnie ta strata była równa. Także taki temat, porównanie 12-24. Kwestia przewodów. Ja to jeszcze spiszę na kartkę, żeby tak było w miarę wszystko fajnie i widoczne. No i słuchajcie, mam wszystko, także ładowanie było 2927 Wh, a rozładowanie było 2256 Wh. To są takie końcówki, tutaj jest 2240 Wh, tu 56, tu mogły być cieplejsze baterie, no tu były ciepłe baterie, bo były ładowane coś około 10 godzin, zaraz było rozładowywane, prawda? Tutaj mogła być inna temperatura, ale to wszystko się fajnie mieści w normie. Ale jeszcze druga sprawa to jest taka, może tak, dodanie rozładowania pojedynczych baterii, a jak widzicie, bo pojedyncze to było 2208 Wh, a razem jak się rozładowało, to już 2256, też jest widoczna różnica, nie? Czyli tutaj świeżo naładowane, od razu rozładowane i rozładowanie też równoległe, też robotę robi. Także ja się tego wszystkiego uczę właśnie po takich testach. To jest dla mnie cały czas nauka, obserwacja, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Jakby ktoś mi to napisał na kartce,
To bym miał to, to bym miał to, słuchajcie, daleko gdzieś by mi się czytać tego nie chciało i by mi ta wiedza w ogóle do głowy nie weszła. Tak jak tutaj dwa albo trzy dni to buczę, bo to jeszcze trzeba naładować z powrotem te baterie i koledze oddać, bo to już z tymi bateriami koniec testów, będą następne, następne. Także już wiem, jak kolejne testy robić, wiem już, jak to policzyć, o taki poligon doświadczalny na tych, żeby na następnym już zrobić dla Was jeszcze lepsze testy, znaczy dla siebie, a przy okazji Wy to oglądacie, nie? Także tak to wygląda. Czyli co? Jak co, to zapraszam do linków do opisu. Tam będą jeszcze do tych baterii, bo te litajmy, powiem Wam, no pewnie pierwsze litajmy i żyją, nic im nie jest. Bardzo świetnie, bardzo dobrze się spisują, a im więcej ich testuję, tym więcej z nich wyciągam tej energii. No i bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, nie męczę więcej, ja już biorę się za następne testy, bo tu się kolejka zaczyna robić, ale dobrze, że jest kolejka, bo będzie z czego wybierać. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, lecimy z tematem dalej.